Już 6 spektakli zostało zaprezentowanych na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Swoje propozycje konkursowe pokazały już 3 białostockie grupy teatralne, 2 zespoły z litewskiej Olity i Teatr Krokusy z Podszkla. Za nami już tradycyjny korowód uczestników festiwalu. Jutro zaś na scenie staną kolejne teatry. Tygrysek z Warszawy, Słowacki Teatr DDS Jednosmerka, Debiucik z Pisarzowic, 2 grupy z Białegostoku, Teatr z Grodna i Mińska na Białorusi, kolejna grupa z Ustrzyk Dolnych i Dziecięce Studio Teatralne Igra z Łotwy. We wtorek o 21:00 spektakl plenerowy. Remus to przedstawienie przygotowane przez Teatr Snów z Gdańska. Zobaczyć go będzie można w Parku Konstytucji 3 maja. Środa to kolejne 6 spektakli w wykonaniu młodych artystów z Warszawy, Kraśnika, Sulejówka, ale też zobaczymy tego dnia aktorów ze Słowacji. O 18:00 w środę Święto Teatru Dzieci i Młodzieży zakończy uroczysta gala wręczenia nagród laureatom festiwalu, której towarzyszyć będzie najnowszy spektakl Studia Dance Academy z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Zobaczymy Światła Broadwayu, Podróż do Marzeń w reżyserii i choreografii Michała Nikolowa. Tegorocznemu festiwalowi towarzyszy wystawa lalek, masek i elementów scenografii ze zbiorów Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku oraz prace uczestników Pracowni Sztuk Pięknych Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ekspozycję można oglądać w foyer ośrodka.